Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym gościmy prezesa spółki Olsztyn Mazury, spółki, która zarządza lotniskiem w Szymanach. Pana prezesa Wiktora Wójcika. Tak, panie redaktorze. Panie prezesie, tą jednostką od niedawna zaczął pan zarządzać. Chciałbym, aby naszym widzom przybliżył pan troszeczkę krótki taki rys historyczny, od kiedy to lotnisko jest, jaki jest zakres, jakie działania do tej pory, jakie są później w dalszej kolejności działania i rozwój. Panie redaktorze, no historia tego lotniska jest długa, bo jest już również przedwojenna. Później po wojnie było tam w tym obszarze oczywiście lotnisko wojskowe, ale to ta historia taka daleka, już tylko napisana gdzieś tam prawda, w biuletynach. Natomiast prawdziwe lotnisko i prawdziwe latanie zaczęło się od zapisania w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego właśnie budowy portu lotniczego Olsztyn-Mazury w porozumieniu oczywiście z Komisją Europejską, która nie ukrywam narzuciła w pewien sposób tą lokalizację jako w tamtym czasie wydającą się za mniejsze środki finansowe wybudowanie. I zaczęła się cała przygoda z lotniskiem i cała praca wokół lotniska. Uważam, że była to bardzo trafiona decyzja ówczesnego Zarządu Województwa, bo lotnisko nie jest tylko dla Olsztyna czy dla Szczytna, wokół, blisko którego się znajduje, jest dla całego regionu. Powinno być i już pewne symptomy są motorem rozwoju regionu jako nowoczesny środek transportu i tego transportu pasażerskiego, ale również i transportu cargo, a również całej strefy obudowywania portu lotniczego innymi działaniami, które są oczywiście, tworzą nowe miejsca pracy i tworzą dochód. Port lotniczy został zaczęta, tak powiem, jego budowa 2011 roku, 2012, kiedy te prace wszystkie projektowe trwały. Dużym wyzwaniem było zrealizowanie raportu oddziaływania na środowisko, bo przypomnę, no, jest ten teren w naturze 2000, a w naszym przypadku naszego województwa właściwie w każdą stronę, jak się nie obejrzymy, to jest jakaś forma ochrony przyrody i tutaj trzeba było spełnić ścisłe wymagania, rygory, żeby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pozwoliła nam w tym miejscu budować. Budowa trwała kilka lat, w każdym razie 2016 rok, pierwsze loty i dzisiaj jesteśmy już portem lotniczym, który ma za sobą ponad 5 lat swojej działalności. Ta działalność rozwijała się i rozwija się bardzo dobrze. Jesteśmy zbudowani, powiedzmy, tym, że port lotniczy wnosi nową jakość, prawda, w życie regionu. Mamy doświadczenie i wiedzę, że część firm, która powstawała w ostatnim czasie na Warmii i Mazurach, swoje decyzje podejmując, kierowała się również tym, że w pobliżu jest lotnisko, co dla nas jest oczywiście bardzo ważne. Mamy teraz bezpośrednio sygnały od innych inwestorów, bo przy lotnisku są zlokalizowane również tereny inwestycyjne, że mogą zainwestować, że są zainteresowani inwestowaniem na Warmii i Mazurach. Powodem tego jest również to, że jest port lotniczy. Ale panie prezesie, może wrócimy do tego wątku. Chciałbym, żeby poinformował pan naszych widzów na dzień dzisiejszy, jakie możliwości przez te 5 lat funkcjonowania, rozbudowanie tego rozwoju, jakie możliwości są, daje oprócz tych przewozów pasażerskich, prawda? Jakie możliwości daje lotnisko jeszcze inne. Aha, i gdzie możemy latać, do jakich destynacji. Tak. Jest to lotnisko, można powiedzieć, nowe, czyli jest nowoczesne, czyli jest bezpieczne, czyli jak gdyby troszeczkę tak pod kątem tego pasażera. Tak, panie redaktorze. No, jesteśmy najmłodszym portem regionalnym, jesteśmy w tej grupie portów oczywiście regionalnych. I tutaj latamy w tej chwili do Londynu, na 2 lotniska londyńskie, czyli tutaj do wyboru z 2 przewoźnikami low-costowymi, gdzie każdy z nich realizuje przewozy 2 lub 3 razy w tygodniu, w zależności od potencjału, od oczywiście obłożenia. Latamy do Dortmundu z jednym z low-costowych przewoźników. Kierunek niemiecki jest już, wpisał się na stałe, jest dobrym kierunkiem, jest pasażer i w jedną, i w drugą stronę. Latamy również na kierunkach krajowych. I podstawowym kierunkiem krajowym jest to Kraków. Przypomnę, Kraków jest takim drugim po Warszawie największym portem lotniczym, a największym regionalnym, który ma już dużo połączeń w dalszy świat. Tak? Z Kraków możemy traktować nawet i jako tak zwany hub dla naszego portu lotniczego. Latamy tam 3 razy w tygodniu. Można polecieć w piątek, wrócić w niedzielę lub polecieć w niedzielę i wrócić w poniedziałek, jeżeli chcemy załatwić biznesowe sprawy. Ustawienie tych połączeń właśnie jest takie ukierunkowane na biznes, ale też oczywiście na turystę, bo to są te 2 nasze główne obszary działania. Natomiast lataliśmy i będziemy latać, bo od marca wznawiamy to połączenie do Wrocławia. To jest też kierunek, który dobrze się wpisał i dużym samolotem. Proszę zauważyć, że są to jednak te kierunki, to nie jest Warszawa, do której jest jednak bardzo blisko. To jest Kraków, to jest Wrocław, a w roku 2022 chcemy również uruchomić i jesteśmy już na etapie sprzedaży pierwszych biletów połączenie do Rzeszowa, które również jest oddalone od Warmii Mazur, no te 6-7 godzin jazdy. Widzimy też tutaj i słyszymy o dużym zainteresowaniu mieszkańców Rzeszowa, Podkarpacia tym, żeby właśnie przylatywać na Mazury, co dla nas jest bardzo cenną informacją, bo to znowu są pieniądze na Mazurach, są restauratorzy, są hotele, goszczą tych pradawań, są łodzie, są porty, które korzystają. Tak jak powiedziałem wcześniej, lotnisko ma się wpisywać w działalność regionu, w te specjalizacje, które u nas są kluczowe. Ale to oczywiście, żeby to się wszystko działo, musieliśmy zadbać i o bezpieczeństwo. Dzisiaj jesteśmy w takim czasie covidowym, pandemicznym. Spełniamy wszystkie rygory, zabezpieczenia, które powinny być na lotnisku. Wszystko jest zrobione. Można zrobić sobie w naszym porcie lotniczym również testy przed wylotem. Wszelka informacja dotycząca właśnie obostrzeń w poszczególnych krajach, do których się udajemy. No dzisiaj bez tej wiedzy nie można pozwolić sobie na przelot do jakiegoś państwa, gdzie się, jak okaże, poza testami trzeba być może przejść jeszcze kwarantannę. Nie ukrywam, że ten okres troszeczkę spowolnił nam rozwój, ja tak powiem, jeżeli chodzi o dyskusję z przewoźnikami. Ale wyniki, jeżeli chodzi o przewozy osób, to są wyższe, pomimo, że no, mamy ten trudny okres, to są wyższe od planowanych, nie? Planowane one były już pod kątem, prawda, COVID-u, także wiadomo, że to jakbym, panie redaktorze, odniósł się... Ale jeszcze w założeniach biznesowych, jak tworzono biznesplan na budowę w ogóle lotniska, to pamiętam, że w stosunku do tych już pierwszych lat to one były przekraczane, nawet około chyba 2 razy dwukrotnie. Ale ostatni rok, którym przekroczyliśmy, to był rok 2019, w którym wszystko jeszcze byliśmy na krzywej wznoszącej, że tak powiem, można powiedzieć, hulało. Natomiast no tak, ale tam przez pół roku chyba lotnisko w ogóle nie pracowało, jak większość lotnisk. Jak większość lotnisk w Polsce i w Europie. I to niestety ten spadek. No ale udało wam się przetrwać ten trudny okres. Nie zamknęliśmy lotniska, prowadziliśmy działalność cały czas, bo przypomnę tylko, czy powiem, że lotnisko świadczy również usługi z LPR-em, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ze Strażą Pożarną, świadczy usługi dla szkół lotniczych, które nie zaprzestały swojej działalności i kształcą przyszłych pilotów i wykonują to super na naszym lotnisku. Czyli już mówimy o tych dodatkowych takich działaniach, tak, ale które pozwalają, żeby lotnisko zarabiało. Tak, i w tym czasie, kiedy pandemia szalała, tak, ta działalność nie była zawieszona, bo to były loty krajowe, mogły się odbywać i te szkoły latania również mogły pracować. Oczywiście wojskowe loty mogły również się odbywać i z takich też na naszym lotnisku takie loty były, jak również biznesowe, krajowe, co powodowało, że ten ruch cały czas był. Oczywiście on był zmniejszony, natomiast pozwoliło nam to na takie przetrwanie przez ten najtrudniejszy okres. Teraz oczywiście oczekujemy, czekamy, liczymy na to, że wiosna będzie nasza, krótko mówiąc. mówiąc, bo i przewoźnicy czekają, żeby uruchamiać, wracać do tych połączeń, kierunków, które realizowali. A nie ukrywam, że chcemy też na wakacje uruchomić jeszcze coś nowego. Mówimy tu o powrocie do Chorwacji, jeżeli chodzi o port lotniczy w Rijece, ale również inne kierunki na południe Europy. Ale to mówi Pan o Chorwacji, o tym kierunku Rijeka, który był, on będzie w tym roku, czy nie? Tak, będzie ten kierunek, będzie, natomiast on nie jest jeszcze ogłoszony, ale to jest jakby sprawa tutaj przewoźnika, tak, ogłoszenie tego i sprzedaży ewentualnych biletów. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku tak dobrze się sprzedawał, że część ludzi ma do mnie pretensje, że nie wiedzieli o tym kierunku, bo chcieliby polecieć, a nie zdążyli już kupić biletów, krótko mówiąc. Czyli jest potencjał na ten wypoczynek w tych krajach Europy Południowej z Warmii i Mazur. Czyli pracujecie nad tym i myślę, że jeszcze w niedługim czasie będziemy mogli myśleć o tym, że bezpośrednio z Warmii i Mazur będzie można polecieć do Włoch na wakacje, do Hiszpanii, do Grecji. Być może bezpośrednio, dalej, a jak nie, to na pewno z przesiadką, na pewno i można to zrobić już w tej chwili. A czy można to robić na jednym bilecie? Można to robić na jednym bilecie. O, i to jest atut, nie? Że nie ma kwestii, że gdzieś człowiek na jakimś etapie zostanie na lotnisku i bez możliwości połączenia. Tak, może pochwalę się tym Krakowem, ale ten Kraków nam fajnie funkcjonuje. Proszę zauważyć, że można wsiąść w Olsztynie w autobus szynowy, w ciągu 50 minut dojechać na lotnisko w Szymanach. Tam w ciągu godziny, maksymalnie w ciągu godziny jest odprawa. W Krakowie jesteśmy po następnej godzinie 10 minutach. Jeżeli tylko dopasujemy tam, no w Krakowie trzeba będzie troszeczkę poczekać na tą przesiadkę, ale ta podróż już tutaj jakby z Olsztyna do Krakowa staje się bardzo przyjazna i bardzo taka krótka. Jeżeli ktoś tylko sam Kraków wybiera, to oczywiście jest po 2 godzinach od Olsztyna już w Krakowie. No i w tym momencie samochodem trzeba poświęcić 6-7 godzin. Troszeczkę jednak więcej. Dlatego zbudowaliśmy taką tą siatkę połączeń, jeżeli chodzi o Kraków z lotem po badaniach, że wpisuje się ona znakomicie w te turystyczne wyjazdy, weekendowe, dłuższe tygodniowe, jak i również biznesowe, jednodniowe wyjazdy. Jakiś czas temu branża turystyczna deklarowała się, że będzie pracowała nad wspólną ofertą taką turystyczną Warmii i Mazur. Czy w tym temacie no, są już jakieś konkretne działania, że rzeczywiście powstała taka oferta? Żeby przyciągnąć tego turystę? Może wspólna ona jeszcze nie jest, ale poszczególne hotele jak najbardziej włączyły się w to działanie, bo taki kierunek jak Wrocław, czy Kraków, czy właśnie ten Rzeszów, no hotelarze nasi są zainteresowani, żeby informacja o tym, że oni przylecą i mogą w hotelu, czy w Mrągowie, czy w Giżycku, czy w Olsztynie zamieszkać, jest jak najbardziej cenne. W związku z tym hotelarze włączają się w promocję tych połączeń również, co dla nas jest wartością dodaną, bo korzystając z ich stron internetowych, korzystając z ich możliwości przekazu, no nam buduje to pasażera, krótko mówiąc, tak? Włączyli się również, bo są i grupy wycieczkowe, tak? Bo mamy w każdej firmie, mamy fundusze socjalne. Tutaj pracują ludzie nad tym, żeby jakby uatrakcyjnić ewentualne pobyty, wakacje dla swoich pracowników. I mamy takie zgłoszenia, gdzie bezpośrednio przez biura podróży i bukują 30 miejsc, 30 biletów, na przykład do Krakowa na piątek, sobota, niedziela, co jest taki właśnie fajny wyjazd, fajny wypad, a jednocześnie z użyciem transportu lotniczego. Wspomniał Pan wcześniej o szkole pilotażu, że na lotnisku w Szymanach działa szkoła, która ma główną swoją siedzibę w Łodzi. Tak. I tu są jak gdyby te zajęcia praktyczne. Może więcej na temat tego kształcenia, kto może się uczyć tego zawodu pilota i troszeczkę tych informacji, bo myślę, że to tych przynajmniej młodszych widzów naszej telewizji będzie mocno interesowało. No jesteśmy portem lotniczym, który nie będzie miał tego ruchu regularnego, że co 10 minut będzie lądował samolot. W związku z tym jest dużo u nas tej przestrzeni, gdzie szkoły lotnicze bardzo są zainteresowane tym, żeby jak prowadzą swoje zajęcia, jak najwięcej móc wykonać startów i lądowań. U nas jest to możliwe. Na Okęciu pewnie już nie. Dlatego przenoszą się do takich portów jak nasz. Myśmy stworzyli te warunki dla nich. Pan marszałek rok temu podpisał taką umowę właśnie z firmą Bartolini, która właśnie przenosi swoją praktyczną działalność z Łodzi do Szyman i w naszym porcie lotniczym kształcą już przyszłych pilotów. Polegać to będzie również na tym, ci piloci, proszę Państwa, będą piloci dla linii lotniczych Ryanair, czyli latający samolotami Boeing 737 czy kolejne nowsze, prawda, modele. I to jest właśnie ta propozycja dla młodych ludzi, bo ta szkoła również tam w Szymanach postawi symulator do odpowiednich właśnie tych ćwiczeń, plus loty małymi samolotami, które już są w Szymanach. Wybudowaliśmy dwa hangary pod kątem właśnie tych małych samolotów, pod kątem też również tej szkoły lotniczej. Te hangary już są wynajęte i w tych hangarach będą również dokonywane drobne przeglądy małych samolotów, bo my jako lotnisko nastawieni jesteśmy również na obsługę General Aviation, czyli tych małych, sportowych, lekkich samolotów, których w Polsce jest coraz więcej, które przylatują na Mazury, a my jesteśmy najdalej wysuniętym portem lotniczym na wschód w Polsce, który może świadczyć usługę zatankowania paliwa, jak również pewnych serwisowych spraw. W związku z tym mamy ten ruch dosyć mocno rozbudowany. W momencie, kiedy powstały hangary i będą jeszcze mechanicy, stwarza to dodatkową taką możliwość, żeby dokonać, nie wiem, nawet przeglądów, bo jest to oferta skierowana do nich. Przylatujesz na Mazury, jedziesz do Giżycka, Mrągowa, Mikołajek, samolot twój, w tym czasie dokonano przeglądu, zatankowano, wysprzątano, jest gotowy do odlotu po Twoim. Musimy szukać takich działalności, które pozwolą nam uzyskać dodatkowe przychody z działalności pozalotniczej. I to jest jedna z takich, prawda, możliwości. General Aviation rozwija się w Polsce w dosyć szybkim tempie. Nie ma, jakby pandemia nie wstrzymuje tego, a wręcz nawet pokazała nam, że więcej samolotów jeszcze lądowało niż wcześniej. Jest to jeden z kierunków i liczymy na to, że będzie się dalej rozwijał. Szymany, Szczytno i okolice posiadają dużo terenów inwestycyjnych. Wy również w okolicach lotniska posiadacie tereny inwestycyjne. Czy już są inwestorzy, którzy chcą tutaj na tym terenie inwestować, rozwijać swoją działalność? I jaka jest perspektywa tego rynku? Lotnisko, jak się okazuje, jest takim motorem, tak jak wcześniej powiedziałem, który właśnie przyciąga inwestorów zewnętrznych. Tereny, które są przy lotnisku, są własnością województwa warmińsko-mazurskiego, tak jak i całe lotnisko, którego właścicielem jest województwo warmińsko-mazurskie, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. I tutaj już ostatnio, bo nie zdradzę żadnej tajemnicy, jak odbyły się przetargi i wręcz już podpisane akty notarialne na pierwsze sprzedaże działek przy lotnisku, które nabyli inwestorzy pod kątem budowy zakładów pracy, swoich firm, przenosząc z innych ośrodków. To jest konkretny przykład tego połączenia z Krakowem. Inwestor z Krakowa zainteresował się terenami przy lotnisku dlatego, że są przy lotnisku, bo jego działalność polega na tym, że on 90% swojej produkcji wysyła w świat. Potrzebuje samolotów, potrzebuje cargo, potrzebuje wysyłki swoich wyprodukowanych przez siebie urządzeń. Natomiast port lotniczy Olsztyn Mazury stworzył takie możliwości. Nie każde lotnisko w kraju ma takie możliwości. No, słyszymy o zamykaniu Okęcia, bo już tych możliwości rozwojowych nie ma. W Krakowie takich możliwości rozbudowy większej również już nie ma. My, szukając swojej jakby filozofii dla tego portu lotniczego, kładziemy duży nacisk na, tak jak powiedziałem wcześniej, obudowywanie i poszukiwanie, obudowywanie lotniska innymi działaniami, ale poszukiwanie też takich inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy w wysokich technologiach, bo są to również firmy informatyczne i medyczne. No to jest takie budujące, bo co w ślad za tym idzie? Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który kształci na Wydziale chociażby Nauk Technicznych czy na Informatycznym specjalistów, jak najbardziej będzie potrzeba ich zatrudnienia. Szkoły techniczne, czy z poziomu Szczytna, czy z poziomu Olsztyna, również tutaj prowadzimy rozmowy i zainteresowanie jest, bo tam będzie praca. Dzisiaj co nas kształtuje, jakby, czy młodych ludzi, jak podejmują decyzje, gdzie chcą mieszkać, właściwie jakość pracy, kierunek, no i oczywiście przede wszystkim może zarobki. No to jest jak gdyby zgodne no, ze strategią rozwoju województwa, który kładzie nacisk na to, żeby region Warmii i Mazur był również atrakcyjny dla ludzi młodych, żeby oni jednak zostawali w tym regionie, żeby się kształcili, żeby mieli dobrą pracę, no i nasze województwo, żeby było dobrze skomunikowane i to są te warunki, tak, które pozwalają te efekty skutecznie osiągać. Zgadza się. No, rzeczywiście nawiązał Pan tutaj do strategii. Potrzebujemy tych miejsc pracy wysokopłatnych, tak? Bo to one nakręcają dalszy rozwój. Podam przykład z samego portu lotniczego. Przecież nie wszyscy, którzy pracują w porcie lotniczym, są z tego naszego terenu. Mamy grupę specjalistów, których przyciągnęliśmy, żeby powstał port lotniczy. W dziedzinach takich jak AFIS, METEO, Com są to ludzie z Poznania, z Warszawy, z Łodzi, którzy przeprowadzili się, są inżynierami, są wysoką kadrą wykształconą, którzy kupili mieszkania w Szczytnie, wybudowali domy, związali swoją przyszłość z tym regionem, bo mają pracę na lotnisku. Mogą się realizować zawodowo, dlatego tak, że to lotnisko otwiera no właśnie tego typu perspektywy. Tak, lotnisko otwiera perspektywy. Zgadzam się z panem redaktorem. No dobrze, na zakończenie chciałbym, żeby może skoncentrować się już na samych działaniach tutaj jako lotniska, jako miejsce transportu pasażerów, nie? Że no, sytuacja jest trudna, ale oprócz tych nowych linii lotnisko też się modernizuje i jest poprawa bezpieczeństwa podróży. Za ogromne pieniądze w tej chwili realizujecie projekt instalacji urządzeń ELS, które podnoszą poziom bezpieczeństwa. Podnoszą poziom bezpieczeństwa i te inwestycje jest na jakim etapie realizacji? Ta inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych, jak Pan powiedział, niemałe środki finansowe. Projekt do 20 milionów złotych generalnie będzie się zamykał, ale realizacja tego projektu jest w takiej fazie, że zgodnie z harmonogramem są dokonane przewierty, które pod kątem świateł, bo musiałbym wyjaśnić, ILS to jest po prostu system świateł nawigacyjny, który pozwala bezpiecznie wylądować dla każdego statku powietrznego, niezależnie od warunków pogodowych. I jak dla przykładu powiem, system pierwszej kategorii, który posiadamy, ma takich świateł 24 sztuki, to ten nowy system będzie miał 524. W związku z tym to będzie snop świateł, który kapitan statku powietrznego w każdej, że tak powiem, pogodzie będzie doskonale widział i oprzyrządowanie, które dodatkowo do tego jest wybudowane, pozwoli wylądować bezpiecznie. Co jest kluczem oczywiście w rozmowach z przewoźnikami, bo słyszymy często o takich działaniach, że samolot nie wylądował, bo była zła pogoda, przekierowano w inne miejsce, prawda? Na naszym lotnisku też to się zdarzało, przekierowania do Gdańska lub na Okęcie do Warszawy. To nie jest dobra oczywiście reklama dla lotniska, no ale kapitan decyduje, ma 200 pasażerów na pokładzie i on chce bezpiecznie wylądować. Jak jest zła pogoda, bardzo zła widoczność, to wtedy podejmuje inne decyzje. I to trudno tutaj mu nie przyznać racji, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie, no położyliśmy nacisk, Zarząd Województwa tutaj z panem marszałkiem spowodowali, że mamy te środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wszystko jest zgodnie z harmonogramem. W roku 2022 dokończymy wszystkie prace związane z instalacjami, natomiast rok 2023 będzie rokiem uruchamiania, wdrażania procedur i całej tej dodatkowej otoczki powodującej, że będziemy mieć certyfikat. Każdy przewoźnik, jeśli patrzy na to, aha, tam w tych Szymanach to jaką kategorię mają, no to jest jest przy podejmowaniu decyzji bardzo ważne, ale pod kątem bezpieczeństwa również oczywiście inne jeszcze elementy trzeba wykonywać, bo to jest priorytet dla nadzorcy, jakim jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, no ale i dla nas oczywiście jako zarządzających portem, bo tylko na takim lotnisku się czujesz dobrze, myślę, że z niego chcesz korzystać, jeżeli jest tam po prostu bezpiecznie. Myślę, że to jest ważny argument dla przewoźników lotniczych, bardzo, że oni, jeżeli lotnisko spełnia tak wymogi wysokie bezpieczeństwa, oni bardzo chętnie korzystają z tych lotnisk, bo nie ma zagrożenia, że te samoloty trzeba będzie przekierowywać gdzieś tam do Gdańska, do Warszawy, a znam przypadki kiedyś, że nawet i do Katowic było. No później daleko się dostać. No, czyli te urządzenia są niezbędne, są bardzo potrzebne. Panie prezesie, na zakończenie, co by pan przekazał naszym widzom, skąd oni mają latać i dlaczego? No zapraszam do Szyman, bo rzeczywiście może w kierunku wielu nie mamy bezpośrednich, czy to na południe Europy, czy tym bardziej za ocean. Natomiast te połączenia, które realizujemy, czyli Kraków i Wrocław, który będzie, i Rzeszów, powodują już to, że nasi mieszkańcy mają otwarte naprawdę okno na świat, bo z Krakowa można lecieć i za ocean. Z Rzeszowa za chwilę również do Stanów Zjednoczonych będą uruchomione Dreamlinerami loty. Z Wrocławia kilkadziesiąt kierunków na południe Europy. Można powiązać tą podróż z Szyman, nie wykorzystując własnego samochodu, chyba że w kierunku takim, że przyjechać i zaparkować przed portem lotniczym Olsztyn-Mazury, ale zachęcamy tutaj do korzystania z autobusu szynowych, które jeżdżą w kierunku lotniska, bo nasz port już po prostu oferuje naszym mieszkańcom wylot w świat. Także życzę wszystkim wysokich lotów i zapraszam serdecznie do korzystania z naszego portu lotniczego w Szymanach. My również przyłączamy się do tych życzeń i rzeczywiście proponujemy tym wszystkim, którzy planują sobie jakieś podróże, czy krajowe, czy zagraniczne, to lotnisko w Szymanach, ono daje takie możliwości i to jeszcze argumentem jest, że można lecieć na jednym bilecie, gdzie lotnisko przesiadkowe nie będzie problemem, że w jakiś sposób utracimy te połączenia. Te połączenia są ściśle związane i to jest jak gdyby w cenie tego samego biletu. Możemy lecieć, czy tak jak nas mówił, do Krakowa, ale możemy lecieć do Londynu, do Luton, czy do Stansen, gdzie mamy połączenia chociażby na Wyspy Dziewicze, i inne jeszcze ustronne miejsce świata, że no gdzieś myślę, że muszą troszeczkę mieszkańcy Warmii i Mazur sobie uświadomić, że no taką perełkę mamy takie narzędzie, z którego powinniśmy korzystać, bo jest blisko, bo jest pod ręką. Niekoniecznie musimy jechać do Gdańska, do Warszawy czy gdzieś, bo to są też związane z tym pewne utrudnienia, hotele, parkingi, pora nocna i tak dalej. Czyli można sobie nawet dogodną porę dnia wybrać, żeby jak gdyby optymalizować. Także promujmy i korzystajmy z Szyman jako dobrego środka transportu bezpiecznego i który się jeszcze rozwija pod kątem biznesowym i nie tylko. Dokładnie potwierdzam. Dziękuję za spotkanie. Gościem moim był prezes zarządu lotniska w Szymanach, pan Wiktor Wójcik. Dziękuję. Pozdrawiam.